Proszę bardzo. Jeśli potrzebuje statyw, to ci przyniosę. Nie. Myślę, że sobie. Także zostawiam państwa z Leszkiem Wieliczkiem. Prosimy bardzo. Ponieważ ja już kilka razy występowałem w różnych miejscach, to znaczy głównie u Krysi Maciąg na powitaniu wiosny i jesieni. Też Rachel Michel nagrywał mnie kilka razy, przeprowadzał wywiad. Nie chciałbym powtarzać tego, co już mówiłem na poprzednich właśnie swoich wystąpieniach, to przyjąłem taką formę, że ja przeczytam państwu taki krótki referat, to jest około 20 minut, to jest takie reasumum tego, tej mojej drogi i jest tam dużo skrótów myślowych, ale potem, bo jakby nie chciałbym powtarzać tego, co do tej pory mówiłem, a później, jeżeli mielibyście państwo jakieś pytania, to chętnie z państwem porozmawiam. Czy zgadzacie się na taką formę? Dobrze, to ja sobie usiądę i przeczytam ten tekst. Więc temat mojego wystąpienia to są granice poznania, rozważania filozoficzno-duchowe. I tutaj ja to ująłem w kilku punktach. Ja może najpierw przeczytam te punkty, a potem będę się do nich odnosił. Więc oczywiście wprowadzenie na początku, potem informacja jako źródło wiedzy i zagrożenia. Czym jest filozofia? To jest kolejny, trzeci punkt. Czwarty, kodowanie świadomości poprzez uwarunkowania kulturowe. Piąty, mechanistyczne poznanie i badanie rzeczywistości, a zakres zmysłów. Budowa człowieka i fizyka kwantowa. Siódmy punkt, różnorodność i przepływ energii, a poziomy świadomości. Ósmy, znaczenie pytania, dlaczego tak, a nie inaczej. Dziewiąty, źródło, akt twórczy. I dziesiąty punkt, ostatni, rozwój w kierunku nowych wartości i nowych jakości życia. Więc na wstępie powiem tak, że mieszkam we Wrocławiu i tam prowadzę fundację U Źródeł, a na co dzień pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Życie moje opiera się na obserwacji pośrednio, jak i bezpośrednio rzeczywistości otaczającej mnie i własnej aktywności. Granice poznania, taki jest tytuł moich refleksji, którymi chciałbym się dzisiaj z państwem podzielić. Nie uzurpuję sobie posiadania wiedzy, która miałaby charakter uniwersalny. Nie polemizuję i nie odnoszę się do żadnej innej. Raczej zadaję sobie pytania, z którymi dzisiaj z państwem się dzielę. Moje rozważania oparte są tylko na tym, co w procesie logicznego myślenia, obserwacji i własnego doświadczenia, a także źródeł zewnętrznych, umożliwiło mi sprecyzowanie pewnego ogólnego poglądu opisującego rzeczywistość, w której przyszło mi żyć. To tyle tytułem wstępu. Informacja jako źródło wiedzy i zagrożenia. Na początku chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, że żyjemy w czasach ogromnego natłoku informacji, które docierają do nas z wielu źródeł i w różnej formie. Na szeroką skalę zalew informacją zaczyna się w XIX wieku, a dzisiaj w XXI osiąga rozmiary niebotyczne. Jako że bacznie obserwuję zjawiska, które także dotykają i mnie, zadaję sobie pytanie, jakie są zalety tak powszechnego dostępu do informacji, a z drugiej strony, jakie zagrożenia niesie ich natłok i na ile potrafimy przed nimi się obronić, tym bardziej, że są one często instrumentalnie kierowane w naszą stronę. Następne ważne pytanie to, jaka jest ich jakość? Tu chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, ich charakter jest tak skonstruowany, by niósł w sobie często znamiona prawdy opartej na autorytetach. Potrzeba dużej wnikliwości,
i zaangażowania pamięci, aby wyłapać, kiedy one sobie przeczą. Czyli jedne informacje mówią o czymś w taki lub inny sposób, inne natomiast z innych źródeł w sposób bardziej lub mniej zawoalowany je negują. Zjawisko to jest powszechne. Dalej, proszę zauważyć kolejne dwa zagrożenia, które warto sobie uświadamiać. Jak drastycznie zaczyna nam brakować czasu na aktywność naszą własną na planie fizycznym. A po drugie, to fakt konsumpcji, czyli przyswajania, pochłaniania informacji. I następne pytanie, na ile są one niezbędne w naszym życiu i czy przypadkiem nie pozbawiają nas zdolności kreowania własnej aktywności w oparciu o predyspozycje, własne zdolności i doświadczenia. Kolejne istotne zagadnienie to proszę zwrócić uwagę na fakt, że wchodzimy w interakcję z informacją na poziomie zaawansowanym, nie weryfikując, czy jej podstawy są słuszne, sprawdzalne, czy zgodne z naszym doświadczeniem. Wielkość zakodowanego w nas autorytetu jest tak duża, że bardzo często ślepo poddajemy obróbce tę informację przy pomocy własnego intelektu. Nie wiemy albo pomijamy fakt, że przy błędnych założeniach wynik naszego rozumowania jest niepoprawny i zafałszowany. Czym jest zatem filozofia? Uczestnictwo człowieka w życiu jest procesem złożonym, ale co nie ulega wątpliwości. Jednak, aby nie miało ono charakteru przypadkowego i było jednostkowym wyborem kształtującym naszą indywidualną tożsamość, niezbędne jest spojrzenie na nie krytycznym wzrokiem. Badanie jego mechanizmów w prostej linii jest podejściem filozoficznym do tego procesu, opartym na logice formułowanych myśli. Jeżeli chcemy wchodzić na wyższe poziomy świadomości, to wnikliwość obserwacji w całym spektrum różnych odmian aktywności jest niezbędna. Zanim przejdę dalej, chcę zwrócić uwagę na kolejne ważne zagadnienie, które w jakimś sensie odnosi się także do mojej tu wypowiedzi. Otóż język, którym posługujemy się, zawiera w sobie wiele ograniczeń. Składają się nań uwarunkowania kulturowe, środowiskowe, własne doświadczenia, jak i rodzaj wrażliwości osobistej. Stąd niewykluczone, że możemy mieć wrażenie, iż myślimy podobnie, że nasze wyobrażenia oscylują wokół tych samych lub bardzo zbliżonych refleksji. Dalej, język to słowa. Słowa wypowiadane, które rodzą się w naszych umysłach. Mogą one nas łechtać, mogą wywoływać uczucia, przeżycia, ale dobrze jest pamiętać, że to tylko słowa. W komunikacji są niezbędne, kształtują przestrzeń wymiany myśli, jednak na tym nie kończą się relacje między ludźmi. To dopiero początek tego, co może być tworzywem współprzestrzeni, w której następuje przepływ energii. Kodowanie świadomości poprzez uwarunkowania kulturowe. Jednym z ograniczeń charakteryzujących granice poznania są, jak już wcześniej wspomniałem, uwarunkowania kulturowe i bezpośrednie, które dotykają człowieka za jego życia, jak i te, które są dorobkiem twórczym wszystkich pokoleń, epok, od zarania dziejów myśli ludzkiej poprzez transformację do współczesnego ich obrazu. Cały proces rozpoczyna się od momentu narodzin nowego życia. Rodzice jako pierwsi, naznaczeni tradycją, standardami ogólnie przyjętymi, później nauczyciele i środowisko, kształtują świadomość i wiedzę nowonarodzonych istot dla potrzeb ogólnospołecznych. Bardzo krótki jest czas, na samym początku, kiedy niemowlę jest w pełni sobą,
ale nie posiada świadomości tego faktu. Może ona nie jest mu potrzebna. Jednak zależność biologiczna powoli pozbawia je odrębności. W całym okresie życia systematycznie jesteśmy kodowani, tak byśmy potrafili odnaleźć, określić swoje miejsce w społeczeństwie. Mechanizmy kodowania, warto zwrócić uwagę, są tak konstruowane, by w tym procesie ograniczyć do minimum mogące po drodze pojawić się wątpliwości. To między innymi system nagród, akceptacji, ocen i wyróżniania. Dlatego w młodym wieku problemem jest rozpoznawanie tych mechanizmów, a z wiekiem coraz trudniej je zauważać. Myślę, że na tym etapie bezcenny jest wysoki poziom świadomości rodziców jako najbliższych osób swoich dzieci, by je chronić. Mechanizmów, przy pomocy których steruje się młodymi ludźmi, jest ogromna ilość. Nie będę ich tutaj opisywał. W późniejszym wieku, czyli okresie życia dorosłego, kiedy poziom świadomości wzrasta i pojawiają się szanse zrozumienia uwarunkowań, jakim jest poddawany dorosły człowiek, jest coraz trudniej wyzwolić się z ograniczeń i zniekształceń osobowości, ponieważ pojawiają się uwarunkowania wtórne, jak choćby przyzwyczajenia, nawyki i inne. Tutaj kolejny punkt. Mechanistyczne poznanie i badanie rzeczywistości, a zakres zmysłów. Przejdę teraz do następnego zagadnienia, które jest bardzo ważne. Otóż od czasów, odkąd istnieją jakiekolwiek zapisy w różnej formie zachowane, człowiek dążył do tego, aby zrozumieć to, kim jest on i świat, który go otacza w różnych aspektach. Szukał sposobów, aby uczynić swoje życie łatwiejszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym. Te poszukiwania na przestrzeni dziejów zrozumienia praw natury w dużym uproszczeniu biegły dwutorowo, mistycznym i mechanistycznym. Pominam tutaj głębszą analizę, ponieważ chcę skupić Państwa uwagę na metodzie, jaka z racji predyspozycji stała się wiodąca we wszystkich dziedzinach nauk, które po drodze rodziły się i rozwinęły do czasów współczesnych. Ma ona charakter mechanistyczny. Podstawowym sposobem orientacji i dociekań jest obserwacja zjawisk, jakie mają miejsce w środowisku naturalnym. Jest to możliwe dzięki pięciu podstawowym zmysłom, w jakie jesteśmy wyposażeni. To wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. W procesie poznania największą jednak rolę odgrywa narząd wzroku. To, co może człowiek zaobserwować, jest więc realnym dla niego odzwierciedleniem rzeczywistości, którą następnie opisuje, analizuje i buduje koncepcje wskazujące na związki, jakie mają miejsce w świecie biologicznym, jak i materialnym. Czy ta wiedza jest pełna? Czy nie zawiera w sobie przekłamań wynikających choćby z faktu, że zmysły, którymi dysponuje człowiek, są ograniczonym spektrum zakresu możliwości percepcji? O tym fakcie oczywiście wiadomo już w dzisiejszych czasach, ale przekroczenie tego progu jest poniekąd niemożliwe, a składa się nań bagaż wiedzy dotąd zgromadzonej i utwierdzony kierunek rozwoju. Tak więc dzięki obserwacji wizualnej jest człowiek w stanie odczytywać tylko aktywność na poziomie zewnętrznym, przyczyny i skutku, ale nie ma wglądu w najgłębsze pokłady dynamiki i świadomej energii zawartej wewnątrz każdego obiektu, niosącej w sobie przekaz informacyjny i siłę woli. Budowa człowieka i fizyka kwantowa. Jak zbudowane jest ludzkie ciało? To 9 podstawowych systemów. I tutaj wymienię je. Krążeniowy, trawienny, hormonalny, mięśniowy, nerwowy, rozrodczy, oddechowy, szkieletowy i moczowy. Dalej. Z czego składają się te systemy? To tkanki i narządy. Z czego wykonane są tkanki i narządy?
Z komórek. Z czego wykonane są komórki? Z cząstek. Z czego składają się cząsteczki z atomów? Z czego zbudowane są atomy? Z cząstek elementarnych. A z czego składają się cząstki subatomowe, czyli elementarne? To energia, czysta energia. Tak więc człowiek to czysta energia. Schemat, który powyżej przedstawiłem, jest dużym uproszczeniem, ale nie chcę go rozwijać, ponieważ przy innych okazjach, łącznie z zagadnieniami fizyki kwantowej, opisywałem bliżej. Natomiast pragnę skupić Państwa uwagę na konkluzji, która wiąże się z pojęciem czysta energia i mechanistyczne pojmowanie rzeczywistości. W tym miejscu świat nauki gubi się w swoich dociekaniach. Pojawia się wprawdzie pierwiastek boski, ale jest on trudny do zaakceptowania, ponieważ nie łączy się bezpośrednio z dotychczasowym rozwojem myśli ludzkiej. Ponadto wiele założeń mistycznych związanych z różnymi filozofiami religijnymi nie posiada niepodważalnych podstaw. Konstrukcje budowane przez wieki są tylko domysłem i wyobrażeniami odwzorowującymi rzeczywistość na planie fizycznym. Wymagają one uwierzenia w nie. Natomiast śmierć jest granicą, za którą nie można zajrzeć. Nie znaczy to jednak, że nie można szukać, badać, odkrywać przestrzenie, które dzisiaj nie dają się nawet wyobrazić. Różnorodność i przepływ energii, a poziomy świadomości to następny punkt. Czysta energia i ciągły jej ruch, który bierze się między innymi z wielkości natężenia i odległości, to znamiona charakteryzujące aktywność w całym wszechświecie. Odzwierciedleniem tego przepływu, który postrzegamy zmysłami, jest różnorodność. Wymusza ona aktywność na każdym poziomie jego kreacji. Nie ma nigdzie, czy to w świecie przyrody, czy zwierząt, czy ludzi, dwóch identycznych osobników. Mimo że na poszczególnych poziomach występuje organizacja, czy to w kolonie, stada, czy społeczności, społeczeństwa, to różnorodność jest cechą nadrzędną. Także i kosmos nie jest jednolity. Interesujące w tym rozumowaniu jest zrozumienie występującej jednak równowagi, która nie zagraża załamaniu aktywności graniczącej z chaosem. Różnorodność stymuluje rozwój, a ten przebiega na różnych poziomach świadomości. Wszystkie one są równie ważne i jest w tym głęboki sens, który polega między innymi na tym, że jest on harmonijny, a jego dynamika jest zrównoważona. Znaczenie pytania, dlaczego tak, a nie inaczej? Czy istnieje możliwość świadomego rozwoju i uczestnictwa w życiu? O tym mówiłem przy innych moich wystąpieniach. W skrócie powiem, że musi ona wypływać, i to jest bardzo ważne, z wewnętrznego pragnienia i przekonania. Ponadto wiąże się z uważnością i wnikliwością. Zdolnością widzenia zarówno siebie, jak i otoczenia bezpośredniego. To trochę tak, jakby się stało obok siebie i obserwowało swoją własną aktywność na poziomie umysłu, a także w relacjach z innymi ludźmi. Wtedy w sposób naturalny pojawiają się pytania, dlaczego tak, do konkretnych konkluzji umysłu. Ten na to odpowiada. To okazja dalej, by przyjrzeć się swoim własnym odpowiedziom. Przychodzi z czasem taki moment, że to, co niepotrzebne, zaczyna od nas odpadać, bez walki, gwałcenia swojej natury. Pojawia się jasność widzenia, a umysł zaczyna rozumieć i nie stawia już pytań. Źródło, akt twórczy. Każdy człowiek ma prawo poszukiwać,
ma prawo konstruować poglądy według swoich kryteriów i doświadczenia. Jeżeli one mu służą, pomagają się rozwijać i niosą spokój wewnętrzny, to są formą rozwoju, poczucia piękna, radości, miłości i spełnienia. Przez długą część życia nie umiałem zrozumieć wielu idei, poglądów, z którymi się stykałem. W końcu pojawił się czas, kiedy sam zacząłem dociekać istoty i sensu istnienia w kontekście własnych przemyśleń i doświadczeń. To był mój akt twórczy. Tak powstały teksty Credo, Dialog Wewnętrzny, a później Buka Wszechświat. Zrozumiałem, że poza źródłem, które w swojej aktywności jest wszystkim i poza nim nic więcej nie ma, że wszystko, co jest i czego nie ma, to tylko ono. To ono jest kreatorem wszelkiej aktywności. To ono w swoich pojedynczych przejawieniach implikuje aktywność i rozwój. Tak jak to zrozumiałem, albo inaczej, dane mi było w tym konkretnym przejawieniu, stało się przekroczeniem granicy poznania tego, co znane. No i ostatni tutaj punkt. Jak można zainicjować przełamanie bariery tego, co już znane? Nie wiem. Mam jednak pewne przemyślenia, które być może są w stanie uruchomić ten proces. Wiem, że to, co znane, jest tylko niewielką cząstką tego, co mieści się w manifestacji doskonałej. Wiem również, że w każdym przejawieniu drzemią nieograniczone możliwości. To energie, które gotowe są, aby je uwalniać, i niewykluczone, że przyjdzie taki moment, kiedy będą uruchamiane w imię wyższych wartości i jakości. Trzeba przy tym pamiętać, że aby wkroczyć na tę ścieżkę, trzeba umieć uwolnić się od uwarunkowań przeszłości i mieć świadomość, że wszelkie wyobrażenia, jakie można budować w kontekście przyszłych rozwiązań, są zawarte w przeszłości. Taki obraz mamy na co dzień. Aktywność twórcza, ta powszechna, jest tylko kosmetyką zewnętrzną, gdzie u podstaw występują cały czas te same konstrukcje szkieletowe. Dlatego jedynym sensownym rozwiązaniem jest skupić uwagę na chwili, która osadzona jest w tym momencie. To proces, w którym nie ma się oczekiwań i nie istnieje czas. Dziękuję. No właśnie, ja tutaj może bardzo krótko, tak? Już? To znaczy, to był ten twój pierwszy czas. Przeczytałeś ten wywód i ja go bardzo intensywnie słuchałem. I powiem, że bardzo ważne było dla mnie to, co nie pisało, ale co było zawarte w tym pliku pomiędzy wierszami. Ja powiem, że jesteśmy w tej energii, nie tylko my, ale cały ten obiekt teraz. To jestem bardzo, bardzo mocno oddany dalszej części twojemu rozpoznaniu i idźmy w tym kierunku. Ja tylko bym dodał tutaj do tego, jakby powtórzył to, co już kiedyś mówiłem przy innych okazjach, bo rzeczywiście tutaj może nie do końca byłoby to czytelne. Otóż ja zrozumiałem, że nie ma niczego innego, jak tylko jest źródło. Że to myśmy, znaczy ja nawet jakby analizując głęboko te swoje rozważania, dzięki którym doszedłem właśnie do takich konkluzji, to dzisiaj dochodzę do wniosku, że być może, że to samo źródło chciało, żebyśmy jakby zgubili świadomość tego, że jesteśmy źródłem. I w związku z tym od samego początku, bo tak jak gdzieś tam przeglądałem różne materiały, to rzeczywiście od samego początku jest mowa o tym, że jest gdzieś tam to źródło, czy Bóg, jak to niektórzy nazywają. A z drugiej strony jest człowiek, który jest podmiotem niezależnym, czyli odrębnym bytem.
Ale właśnie tutaj ten kontekst fizyki kwantowej tu mi podpowiada właśnie, że po pierwsze, że są energie i jakby wszystko opiera się energii, a z drugiej strony jakby taki wywód logiczny, filozoficzny mówił mi, że wszystko to, co mogłoby być stworzone przez źródło, byłoby jednocześnie automatycznie ograniczeniem dla niego, jako coś zewnętrznego. Więc nie do pomyślenia jest, że źródło czy ten Bóg mógłby być w czymkolwiek ograniczony. Nie jest w niczym ograniczony. W związku z tym wszystko jest tylko i wyłącznie nim. I dlatego też ja kiedyś bardziej jakby byłem zaangażowany gdzieś tam w jakieś działania społeczne, chociaż akurat praca, którą wykonuję, no nie wiem, jest to może jakaś służba dla osób niepełnosprawnych. Może to trochę inaczej należy rozumieć, ale jakby przestałem się przejmować tym, a przynajmniej jakby nie tego przejawienia jest to rola, żeby się przejmować tym o sprawach społecznych, o tym jak przypuśćmy, jak wygląda rozwój, jak na przykład, jakie są relacje w społeczeństwach czy między narodami, nie? Także myślę, że to też nie jest nic złego, że na przykład są ludzie zaangażowani społecznie, politycznie. To znaczy, że takie jest ich prowadzenie w tym przejawieniu samego źródła. Nie jesteśmy w stanie pojąć na tym etapie poznania intencji do końca, idei, jakie mogą jakby przemawiać czy kierować źródłem, ale też myślę, że pierwiastek emocjonalnych przeżyć ma tutaj ogromne znaczenie. Jakby właśnie to i też w kontekście nie, nad czym się długo kiedyś też zastanawiałem, nie w kontekście myśli intelektualnej, bo na poziomie umysłowym też potrafimy mieć emocje, ale jakby właśnie przez tą pracę, którą prowadzę w tej chwili, zrozumiałem, że w tej bezpośredniej, jakby ona mi pokazuje to w tym doświadczeniu, że ta bezpośrednia relacja z drugim człowiekiem, czyli na planie fizycznym, w tej aktywności takiej bezpośredniej, nie tylko na zasadzie pouczania, instruowania i kierowania, ale właśnie jakby wychodzenia naprzeciw w różnych działaniach, ma głęboki sens. Ja to właśnie mam to do siebie, że gubię wątki, więc dobrze, nie wiem, ja może skończę. Może ktoś ma jakieś pytanie, czy ktoś by chciał usłyszeć jeszcze? Czy bezpośrednio pracujesz z tymi ludźmi niepełnosprawnymi? Tak. Bezpośrednio, czyli opiekujesz się nimi, czy zarządzasz? Nie. Ja jestem asystentem i jestem na ich potrzeby. Na ich potrzeby. No i też prowadzę fundację, to znaczy no, też tą swoją fundację. I to wszystko się dzieje we Wrocławiu? Tak, to wszystko się dzieje we Wrocławiu, tak. To nic, to ja w takim razie myślę, że tutaj chodzi o to, to może jeszcze dodam, że proszę Państwa, ja tam zaznaczyłem w tym tekście, że każdy ma prawo mieć swoje poglądy, swój sposób widzenia. Ja tylko chciałem jakby zaakcentować to, że warto kreować swoją własną tożsamość, bo dzięki niej będziemy budowali relacje takie, które będą konstruktywne i to właśnie o to chodzi. Dobrze, dziękuję serdecznie. Leszek Wieliczko, dziękujemy Ci Leszku. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.